Oh, I can't get the boss. I totally wanted the boss on my back. But yeah, boy, that's a plenty big fight. Żałuję, że to się musiało tak skończyć. Z pewnością miałeś otrzymać od tych ludzi jakąś zapłatę. Odpalę ci działkę z moich zysków. Co teraz? Teraz? Wszystko będzie po staremu. Trzeba tylko posprzątać ciała. A dziewczyna? Zrobi, co będzie chciała. Pozwólmy jej na razie odpocząć. Nie było uroku? A bo ja wiem. Żadnych zaklęć nie rzucałam. Trudno odróżnić urok od fascynacji. Zabiłem ludzi, a powinienem zabijać potwory. Mniejsze zło, Geralt. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło, by nie dopadło cię to większe, przyczajone w mroku. I'm a guy that has a firm policy. And with the looting done, the only way out is through the blue-eyed lass. Pierwszy raz widziałam wiedźmiński miecz w akcji i nie mam ochoty na powtórkę. Twój brat nie żyje. W końcu się doigrał. Był skończonym idiotą. Prawie zrujnował mi życie. Zero sentymentów? Zero. Nie zdajesz sobie sprawy, przez co musiałam przejść, zanim od niego uciekłam. Już nie będzie cię męczył. Dziękuję, Wiedźminie. Dziękuję za okazanie ludzkiej twarzy. Mów. Potem zejdź mi z oczu. Yeah, I know. You don't like us at home. Pozyskałem dla nas sojuszników. Świetnie. Spotkanie z Leuwardenem to idealne miejsce na rozmowę. Zatem postanowione. Geralt, zadarliśmy z potężnymi ludźmi. Ta rozmowa może wiele zmienić. Co masz na myśli? Zakończ swoje sprawy w Wyzimie. I dobrze się przygotuj. Może weź ze sobą jakieś eliksiry. Potem może być za późno. Jestem gotów. Spotkajmy się w nowym Narakorcie. Powiadomię wszystkich zainteresowanych. Skąd wiesz, kto... Jestem czarodziejką, pamiętasz? A ty myślisz tak głośno, że mimowolnie odczytuję twoje myśli. Yeah, that's always a weird thing about her. She can read your mind, but there's so many of your decisions that she seems to not know about. Geralt, jesteś w niebezpieczeństwie. O co chodzi? Wojskowi dowiedzieli się o waszych spotkaniach, a Salamandra ma wtyki w armii. Musisz uciekać. Nie mogę. Muszę porozmawiać z innymi. Salamandry zaraz tu będą. Zatem stawię im czoło. Uciekaj. Zwariowałeś? Wiedziałem, że nie uciekniesz. Nawet na to liczyłem. Nie daj się zabić, Geralt. Ty też, wilkołaku. Walczysz z wilkołakiem? No proszę, nasza zasadzka udała się podwójnie. Nie do końca. Niespodzianka. Graj, muzyko. We're gonna get a precise hit. It's gonna be a cabbage harvest. Pozwoliłem żyć Vincentowi. Zabójczej bestii. Świat się zmienia. Pojawiły się nowe potwory. Znacznie groźniejsze. Fistech. Niewolnictwo. Bezkarność bandytów. Wilkołak nie jest już wrogiem gatunku ludzkiego. Czającym się w mroku złem. Jest nocnym mścicielem. Stróżem ładu. Świat się zmienia. Poza tym Vincent to porządny wilkołak. Jesteś wreszcie, wilku. Witajcie. Czekaliśmy już tylko na ciebie. Postanowiliście coś? Owszem. Powiedzmy, że Jeyvin zgodził się na współpracę. Pod pewnymi warunkami, Dwan. Mniejsza o warunki, tym zajmiemy się później. Ważne, że wszystko już gotowe. Gotowe do czego? Do teleportacji, wilku. Dzięki kamykowi, który ukradłeś,
Pomińmy szczegóły. Triss teleportuje ciebie i Yevina do bazy Salamandry. Otworzycie wejście dla oddziału elfów. Kiedy? To ostatnia rzecz, która została nam do ustalenia. Cisza. Słyszę czyjeś kroki. Drzwi są zamknięte. Otwierać w imię króla Foltesta i płonącej róży! To Devet. No, to mamy problem. Wiemy o nielegalnym zgromadzeniu i o elfie, który w nim uczestniczy. Otwierajcie, jeśli nie chcecie zawisnąć! Czarodziejko, możesz nas teleportować? Mój oddział jest już gotowy. Czyście wszyscy poszaleli? On ma rację. To może być jedyna szansa. Alk Imbaga Hara! Widziałem kiedyś maga, który wyłonił się z teleportu bez nóg. Nogi wyszły 5 sekund później. Liczę do 3 i wyważamy drzwi! Może jednak... Dark Umbra der Hadrian! Well, we made it. Well, we meaning myself. Where's the cat potions? No sign of Yevon. Gdzie do cholery jestem? Muszę powiedzieć, panie czarodziejce, że tym razem nieco przesadziłem. Where my buttons were, or where my mouse pointer was. I was trying to do something else. Well, that bought me enough time to spread these guys out, so good enough. That foot wins. Gwynblade, nie ma czasu do stracenia. Yevon, a więc jednak. Nie ma czasu, musimy otworzyć bramę i wpuścić mój oddział. Co z Triss? Uciekła. Musiała się teleportować, ale wcześniej rzuciła na ciebie zaklęcie. Tarcza Alzura. Tarcza Alzura? To potężne zaklęcie. Znaję z księgi, którą zdobyłeś na bagnach. Dziwne. Nie przypominam sobie, żebym dawał jej tę księgę. Gwynblade, mój oddział stoi już w pogotowiu. W pojedynkę nie przejmiesz całej bazy Salamandry. Jakieś pomysły? Salamandry wchodzą do swojej bazy, używając magicznego portalu, stworzonego lata temu przez moją rasę. Możemy go użyć? Zdaniem Triss można go aktywować kamieniem mocy. Na szczęście jest tu taki, po prawej, ale strzeże go mag. Yeah, so this is sort of the game's version of stealth. If you go fight that guy over there, then you're being stealthy because you're not activating all of those guys over there. Time to get his summon off. Excellent. Fist tech, who cares? List of forbidden artifacts. Not really important. Circle of waning magic will give us a buff to our trap sign. And we've got the stone, which we must now use on the gate.
Skoytel will start coming through. And the fight will begin.